Siemanko moi kochani, mamy wspaniały dzień, po prostu jeden z najpiękniejszych dni w tym roku, a jest połowa kwietnia. Jest tak fajnie, tak słonecznie, od wczoraj jest właściwie tak fajnie i tak słonecznie, że aż musiałem przyjść do pracy. Czyli, a jest niedziela, nie? Także kurde, niedziela, a jestem w taki piękny dzień w pracy. Ale nic nie mam przeciwko, poszedłem do pracy. Wyszła sprawa taka, a nie inna, że mamy deadline. Mamy deadline, gość, który mnie zatrudnił, Phil, Anglik taki, też stolarz, ma problem. Prawie ma problem, więc poprosił mnie bardzo, mówi: zapłacę ci, Martin, proszę, help me, trzeba skończyć, kurczę, Cricket Club. No, bo mamy grand opening, nie? Także posłuchałem po przyjacielsku. Te pieniądze, mówię, się nie liczą. Przyjdę do pracy, pomogę kumplowi, bo będą tarapaty. I tak sobie mówię, wiecie co? Tak sobie mówię do siebie, wiesz co, Martin? Idź do roboty, bo właściwie i tak lubisz malować. I tak pomyślałem sobie, tak, ja lubię malować, lubię swoją robotę. Lubię robić podłogi, lubię robić szafeczki, lubię wieszać obrazy, wiercić w ściany. To są takie zwykłe rzeczy i tak sobie pomyślałem, tak, ja jestem spełnionym gościem zawodowo. Jestem spełnionym gościem zawodowo, lubię pracować fizycznie. Znalazłem coś, co lubię i to stało się moją pracą. Lubię moją pracę, lubię chodzić do pracy. Ostatnio odniosłem swój zawodowy i osobisty sukces przez to, że znalazłem coś, co lubię robić i to daje mi pieniądze. I tak to właśnie jest z tym sukcesem i z sukcesem osobistym, zawodowym, że sukces w Anglii to jest, może pomyślicie, sukces w Anglii to są pieniądze. Sukces w ogóle to jest. Sukces to są pieniądze. I co zauważyłem z tych 19 lat życia w Anglii i robienia remontów tutaj, że im bardziej polubiłem swoją pracę, tym bardziej, że tak powiem, stawało się to moim takim osobistym i zawodowym sukcesem, czyli takim życiowym sukcesem, nie? Tym bardziej, że tak powiem, pieniądze zaczęły przychodzić. Więc jakby ten sukces, mój sukces w Anglii, bo uznaję się, naprawdę, mam 40 lat, ja się uznaję za człowieka sukcesu, mimo iż nie jestem bogaty. Ale uznaję się za człowieka sukcesu, ponieważ znalazłem to coś. To coś, co mi daje satysfakcję z remontów, satysfakcję z... po prostu z, jak patrzę na moich klientów, którzy odbierają to, co dostali, wyremontowany pokój, wyremontowany, no nie wiem, z nową podłogę, to jest dla mnie też sukces, ta satysfakcja, że widzę, że oni też są zadowoleni, to jest mój sukces. Więc sukces w Anglii, czy łatwo odnieść sukces, to nie jest taka prosta sprawa, to jest coś, co chyba szukamy cały czas, niezależnie gdzie byśmy się nie urodzili, z jakimi pieniędzmi, w jakich warunkach byśmy się nie wychowali. Wszyscy szukają tego samego, nie? Czyli tego spełnienia, takiego fulfillment, nie? Spełnienia osobistego, zawodowego, by każdy dzień, jaki się budzimy, stawał się fajnym dniem. Także to jest taki może, no nie wiem, czy głęboki temat, ale to jest coś, co, no, coś, co ja w wieku... No, w młodym 20, jak miałem 20 lat i kończyłem już maturę, zacząłem myśleć, że Marcin, musisz pomyśl, nie? Pomyśl, co w ogóle ty chcesz w życiu robić, nie? Bo ty jesteś wesoły chłopak i musisz coś znaleźć, nie? Takiego, co ci da spełnienie, nie? Więc, paradoksalnie spełnienie znalazłem w tym właśnie, w tych remontach. I pokażę wam w ogóle, bo gdzie jestem, robię Cricket Club, maluję i pokażę wam, gdzie znajduję to spełnienie, właśnie w takich remoncikach. To jest Cricket Club u mnie w Norwich,
w którym też zrobiłem jeden odcinek. Dokończę, jak będzie wszystko skończone. Tak to wygląda dzisiaj, niedziela i maluję Cricket Club. Robiłem właśnie na niebiesko, jestem uwalony, cały na niebiesko jestem uwalony, wszystko mam uwalone. No, tak wygląda człowiek sukcesu, nie? Uwalony od farby. Nie bogaty, ale spełniony. Więc tak to wygląda z tym sukcesem w Anglii, że niezależnie gdzie byście nie byli, niezależnie gdzie byście się nie wychowali, to ten sukces każdy sam sobie mierzy w inny sposób, nie? Mam wielu znajomych i w rodzinie też, którzy, nie mówiąc nic złego o znajomych i o rodzinie, bo nie w tym sęk, ale chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy spędzili długie, długie lata swojej młodości na edukacji i inwestowali te lata w różne studia, w różne kursy i to jest schemat, który ciągle kontynuuje. I na przykład też poznałem w Anglii takich ludzi, znajomych, którzy no, są na wyższych trochę szczeblach, nie, niż remontowcy. Prawnicy na przykład, zaprzyjaźnieni z takim prawnikiem. I powiem wam, że te wszystkie 30 lat studiowania na prawnika, no to nie wiem, ostatnio wyszło, że zmienia pracę, że jest niespełniony, nie? Że jest niespełnionym prawnikiem. Mimo iż pieniądze są takie i stanowisko jest no, na samej górze. Także z tym spełnieniem, z sukcesem i spełnieniem zawodowym i osobistym, to jest taki kurczę temat, no trochę taki kurde ciężki, nie? Że niezależnie jak inteligentni byśmy nie byli, jakie zdolności byśmy nie mieli, jakie pieniądze by nie były wokół nas, czy by ich w ogóle nie było, to spełnienie zawodowe i spełnienie takie osobiste, cały czas tego szukamy, nie? I czy łatwo odnieść sukces w Anglii? Ja odniosłem swój sukces, dziękuję Polsce za to, że przygotowała mnie do tego, bo jakby to powiedzieć, zawodnikiem dobrym stałem się w Polsce, a Polska mnie wyszkoliła, wytrenowała ten taki spryt, ten taki manualne zdolności, ta złota rączka i to myślenie dostałem z Polski, a tutaj w Anglii, no jak padła ta na starcie, na żużlu, jest ten start i startują. W Anglii wystartowałem i tu zdobywam medale, nie? Czyli zbieram te że tak powiem, no zbieram to żniwo tych przygotowań w Polsce. Także dziękuję Polsce za przygotowanie do bycia człowiekiem sukcesu w Anglii. Mimo iż jestem uwalony od silikonów, od farby, codziennie, ja się w tym czuję bardzo dobrze, to tak to jest właśnie z tym. To można odnieść i być człowiekiem sukcesu, niezależnie gdzie się jest, czy w Anglii, czy w Boliwii, czy w Kolumbii, czy w Polsce. Obojętnie gdzie, kochani, ten sukces się bierze trochę z głowy i nad tym pracuje się całe życie, cały czas nad tym pracuję i nie chcę dawać wam żadnych rad, po prostu chciałem się podzielić z wam, jak to jest ze mną i jak to jak mogę troszeczkę zainspirować, to fajnie, bo ten sukces bierze się po prostu z pozytywnego myślenia i z pozytywnego myślenia w głowie i paradoksalnie mój sukces w Anglii jest robieniem remontów, nie? Także kochani, takie wideo znowu dziwne o sukcesie w Anglii, ale tak naprawdę o sukcesie takim osobistym, nie? Więc moi kochani, czas na kawę się kończy, czas na filmowanie się kończy. Widzimy się w następnym i do zobaczenia. Cześć!